Rozdział dziewiąty Tego wieczoru, jak zwykle, Tomkowi i Sidowi kazano iść spać o godzinie w pół do dziesiątej. Zmówili pacierz i Sid wkrótce usnął. Tomek leżał z otwartymi oczami i czekał niecierpliwie. Kiedy był już przekonany, że niedługo zacznie świtać, zegar wybił dziesiątą. Ogarnęła go rozpacz. Nie mógł za bardzo kręcić się w łóżku, bo bał się obudzić Sida. Leżał więc cicho. Patrzony w ciemność, dokoła panowała absolutna cisza. Dopiero po pewnym czasie poczęły się z niej wyłaniać stłumione, ledwo dosłyszalne odgłosy. Najpierw doszło do jego świadomości tykanie zegara. Stare belki zaczęły trzeszczeć tajemniczo. Cicho skrzypiały schody. Widocznie duchy chodziły po domu. Z pokoju ciotki dochodziło regularne, stłumione chrapanie. Potem zaczęło się denerwujące ćwierkanie świerszcza. Następnie upiorne kołatanie kornika w ścianie, tuż nad głową tomka, przejęło go dreszczem. Oznaczało ono bowiem, że czyjeś dni są policzone. Dalekie wycie psa przerwało ciszę nocną. Odpowiedziało mu drugie, jeszcze dalsze. Tomek był w śmiertelnym strachu. Wreszcie stwierdził, że czas się skończył i rozpoczęła się wieczność. Mimo woli, choć walczył ze sobą, zapadał w pół sen. Zegar wybił jedenastą ale Tomek już tego nie słyszał. Wtem? W jego pierwsze senne majaki wpadło jakieś melancholijne miałczenie kota. Trzask otwieranego gdzieś w sąsiedztwie okna spłoszył sen. Gniewny okrzyk Przeklęte kocisko. I brzęk rozbitej butelki oprzytomniły go zupełnie. W ciągu minuty był ubrany. Wyskoczył oknem, przelazł po dachu na czworakach, miałknął ostrożnie raz czy dwa, Sunął się na dach drwalni, a stamtąd zeskoczył na ziemię. Pod drwalnią stał Hakfin ze swoim zdechłym kotem. Chłopcy ruszyli w drogę i zniknęli w ciemnościach. Pół godziny później brodzili już w bujnej trawie cmentarza. Był to cmentarz podobny do wszystkich innych starych cmentarzy w zachodniej Ameryce. Leżał na wzgórzu, w odległości około dwóch kilometrów od miasteczka. Otaczały go zmurszałe, powyginane we wszystkie strony sztachety, porastała bujna trawa i zielsko. Stare groby pozapadały się w ziemię. Na grobków w ogóle nie było widać, tylko półokrągłe, zbutwiałe, zjedzone przez robaki tabliczki pochylały się nad grobami. Kiedyś napisano na nich słowa świętej pamięci. Ale dziś większość napisów była nieczytelna, nawet w dzień. Lekki wiatr zajęczał w gałęziach drzew. Atomek pomyślał ze strachem, że to dusze zmarłych skarżą się na tych, którzy zakłócają ich spokój. Mówili niewiele i tylko szeptem, bo czas, miejsce i uroczysta cisza dokoła działały na nich przygnębiająco i napełniały serca zabobonnym lękiem. Odszukali świeżo usypany kanciasty grób i ukryli się za trzema wielkimi wiązami, które rosły tuż obok. Czekali w milczeniu, a czas dłużył im się niczym wieczność. Dalekie pochukiwanie puszczyka było jedynym głosem zakłócającym grobową ciszę. Tomkowi było coraz bardziej nieswojo. Musiał za wszelką cenę rozpocząć jakąś rozmowę, szepnął więc cichutko: Powiedz, Hak, jak myślisz? Czy zmarli gniewają się na nas, że tu przyszliśmy? Hak również odpowiedział szeptem. Też chciałbym to wiedzieć. Strasznie tu uroczyście, no nie? Aha. Nastąpiła dłuższa przerwa w czasie której chłopcy rozważali tę sprawę we własnych myślach potem Tomek znów szepnął ciekawe, czy stary hos Williams słyszy nas jak rozmawiamy oczywiście, a przynajmniej jego dusza Tomek po chwili szkoda, że nie powiedziałem pan Williams ale nie chciałem go obrazić wszyscy tak o nim mówili zawsze jak się mówi o nieboszczykach trzeba zachować największą ostrożność Tomku to nie zachęcało do dalszej rozmowy i chłopcy znów zamilkli. Nagle Tomek chwycił haka za ramię i szepnął. Pst! Tomek! Co to? I obaj przylgnęli do siebie, a serca waliły im jak młoty. Pst! Znowu! Nie słyszysz? Ja... tam! Słyszysz teraz? Jezus Maria! Idą, Tomek! To na pewno diabły! Co robić? Nie wiem! Jak myślisz, zobaczą nas? Och, Tomek! One widzą w ciemności jak koty, po cośmy tu przyszli. Cicho. Może nam nic nie zrobią. W końcu my też nie zrobiliśmy im nic złego. Zresztą siedźmy cichutko. To może w ogóle nas nie zauważą. Dobra, siedźmy cichutko. Boże, Tomek, cały się trzęsę. Słyszysz? Chłopcy pochylili się ku sobie i ledwie śmieli oddychać. Z drugiej strony cmentarza dolatywały jakieś przytłumione głosy. Patrz! Widzisz? Szepnął Tomek. Co to? To ognie diabelskie. Tomek to straszne. Kilka niewyraźnych postaci zbliżało się do nich w ciemności, kołysząc starą, blaszaną latarnią. Hak wyszeptał z przerażeniem. To diabły! Na pewno trzy! Boże, tomku już po nas! Módl się! Spróbuję, ale one przecież nie przychodzą po nas! Aniele Boży, stróżu mój! Pst! Hak, co to? To ludzie! A przynajmniej jeden z nich jest człowiekiem. Poznaje głos starego mufa potera. Serio? Przysięgam. Tylko nie ruszaj się. Ten nas na pewno nie zobaczy. Jest zupełnie pijany. Zresztą jak zwykle. Cicho! Stanęli. Szukają czegoś. Nie mogą znaleźć. Znowu idą. Rany idą prosto na nas. Wiesz co, Hak? Ja znam głos tego drugiego. To pół Indianin Joe. Tak. To ten przeklęty mieszaniec. Wolałbym już zobaczyć diabła. Czego oni tu chcą? Szepty zamilkły, bo trójka doszła do grobu i zatrzymała się w odległości zaledwie kilku metrów od kryjówki chłopców. To tutaj! powiedział trzeci głos. Właściciel głosu podniósł wyżej latarnię i w jej świetle chłopcy ujrzeli twarz młodego doktora Robinsona. Potter i pół Indianin Joe nieśli mary, a na nich kilka łopat i sznur. Rzucili to wszystko na ziemię i zabrali się do rozkopywania grobu. Doktor postawił latarnię przy grobie i usiadł pod wiązami. Był od chłopców na wyciągnięcie ręki. Ludzie prędzej! odezwał się cichym głosem. Lada chwila może wzejść księżyc. Tamci dwaj odburknęli coś i kopali dalej. Przez pewien czas słychać było tylko jednostajne skrzypienie łopat i szelest wyrzucanej ziemi i żwiru. Wreszcie trumna uderzona łopatą wydała głuchy, drewniany odgłos. W chwilę potem wydobyli ją na wierzch. Podważyli łopatami wieko, wyciągnęli trupa i bez ceremonii rzucili go na ziemię. Księżyc wyszedł za chmur i oświetlił siną twarz zmarłego. Ustawili nosze, ułożyli na nich zwłoki, nakryli je płachtą i przywiązali sznurem. Potter wyciągnął duży nóż sprężynowy i uciął kawałek zwisającego sznura. Zrobione, powiedział. Ma pan swoje kości do piłowania. A teraz wyciągnij, no pan, jeszcze piątkę, bo inaczej go tu zostawimy. Dobrze powiedziane, dodał pół-Indianin. Jak to? Co to znaczy? zdenerwował się doktor. Przecież żądaliście zapłaty z góry i otrzymaliście ją. O tak, a ja dostałem coś jeszcze odparł pół-Indianin, podchodząc do doktora, który wstał z miejsca. Pewnego wieczoru pięć lat temu Wypędziłeś mnie jak psa z kuchni twojego ojca, kiedy prosiłem o coś do jedzenia Powiedziałeś, że przyszedłem ze złymi zamiarami A gdy przysiągłem, że kiedyś się z tobą porachuję, choć za sto lat Twój ojciec kazał mnie zamknąć jak włóczęgę Myślałeś, że zapomnę? Nie darmo płynie we mnie indiańska krew Teraz wpadłeś w moje ręce i zapłacisz mi za to Wygrażał doktorowi pięścią przed samym nosem Nagle doktor zamachnął się i jednym uderzeniem powalił łotra na ziemię. Potter wypuścił nóż z ręki i wrzasnął. Co? Bijesz mojego kolegę? I rzucił się na doktora. Zwarli się ze sobą z całych sił, wygniatali trawę i ryli obcasami ziemię. Tymczasem pół Indianin Joe zerwał się na nogi, oczy płonęły mu nienawiścią. Chwycił nóż potera i skradając się kocimi ruchami, obchodził walczących, wypatrując odpowiedniej chwili. Naraz doktor gwałtownym odepchnięciem wyrwał się z rąk potera, chwycił ciężkie wieko trumny Williamsa i uderzył nim przeciwnika w głowę. W tej samej chwili mieszaniec wbił młodemu mężczyźnie w pierś nóż aż po ręko jeść. Doktor zachwiał się i runął na potera, obryzgując go krwią. Chmury przysłoniły księżyc i ciemność skryła okropny widok. Śmiertelnie przerażeni chłopcy rzucili się do ucieczki. Gdy księżyc znów wypłynął, pół Indianin stał nad dwoma leżącymi ciałami i przyglądał się im w milczeniu. Doktor bezgłośnie poruszył kilka razy wargami, westchnął głęboko dwa razy i skonał. Rachunek wyrównany, psie! warknął mieszaniec. Potem obrabował zwłoki, wcisnął zdradziecki nóż w otwartą prawą dłoń Potera i usiadł na rozwolonej trumnie. Po kilku minutach. Potter poruszył się i jęknął. Ścisnął nóż w ręku, podniósł go do oczu, spojrzał i przerażony upuścił na ziemię. Wstał chiejnie, spychając z siebie ciało zabitego. Chwilę spoglądał nieprzytomnie to na zwłoki, to na Joe'ego. Potem błędnym wzrokiem rozejrzał się dookoła. — Boże, co to znaczy Joe? — wykrztusił. — Kiepska sprawa — odparł Joe spokojnie. — Dlaczego właściwie to zrobiłeś? Ja? Ja tego nie zrobiłem. Daj spokój, to nic nie zmieni. Potter zadrżał i zbladł. Myślałem, że jestem już trzeźwy. Że też musiałem tyle wypić wieczorem. Jeszcze teraz szumi mi we łbie. Nic nie pamiętam. Powiedz mi, Joe, mój stary, ale uczciwie. Czy to naprawdę ja zrobiłem? Jak Boga kocham, nie chciałem tego. Joe, powiedz, jak to było. Boże, to okropne. Taki młody... Całe życie miał przed sobą. No cóż, biliście się. On uderzył cię wiekiem od trumny i upadłeś na ziemię. Potem podniosłeś się, zataczając i chwiejąc się, porwałeś nóż i wpakowałeś mu w pierś w momencie, kiedy chciał cię uderzyć po raz drugi. Znowu upadłeś i leżałeś jak martwy aż do tej chwili. Ja nie wiedziałem, co robię. Naprawdę! Wszystkiemu winna ta przeklęta wódka i nerwy. Jeszcze nigdy w życiu nie użyłem noża w bójce. Biłem się nieraz, ale nigdy na noże. Wszyscy to potwierdzą. Joe, nie zdrać mnie. Powiedz, że mnie nie wydasz. Ty jesteś porządny chłop. Zawsze cię lubiłem i broniłem. Pamiętasz? Nie powiesz nikomu, prawda, Joe? I nieszczęsny Potter rzucił się na kolana przed mordercą, składając przed nim ręce jak do modlitwy. Słuchaj, Potter. Zawsze byłeś wobec mnie w porządku. Mówię ci uczciwie. Nie wydam cię. Ach, Joe, jesteś aniołem. Będę cię za to błogosławił przez całe życie. I Potter zalał się łzami. No no, dość tego. Nie ma czasu na mazgajstwa. Trzeba się stąd wynosić. Ty idź tędy, a ja pójdę tam tędy. Ruszaj. I uważaj, żebyś nie zostawił za sobą śladów. Potter odszedł szybkim krokiem, a potem puścił się biegiem. Mieszaniec patrzył za nim przez chwilę, wreszcie mruknął do siebie. Najwyraźniej uderzenie porządnie go zamroczyło, a rum jeszcze nie wywietrzał z głowy. Chyba nie tak prędko przypomni sobie o nożu, a potem będzie się bał wracać na cmentarz sam, żeby go poszukać. Nędzny tchórz! W kilka minut potem już tylko księżyc spoglądał na ciało zamordowanego, nakryte płachtą zwłoki, trumne bez wieka i otwarty grób. Znowu zapadła głęboka cisza.